Powiedzmy, że mamy do rozwiązania takie równanie. 2 piąte x równa się 10. Jak byście to rozwiązali? Możemy pomyśleć sobie tak, byłoby fajnie, gdybyśmy mieli po lewej stronie równania x tylko x, a nie 2 piąte x. Albo mówiąc inaczej, gdyby współczynnik przy x wynosił 1, a nie 2 piąte. I możemy przekształcić to równanie. Żeby tak właśnie było, możemy pomnożyć obydwie strony równania razy 5 drugich. Prawa strona równania również razy 5 drugich. Dlaczego akurat razy 5 drugich? Bo jeżeli pomnożymy 5 drugich razy 2 piąte, to otrzymamy 1. 5 razy 2 to 10, 2 razy 5 to również 10, czyli to będzie 10 dziesiątych, czyli 1. Albo inaczej, 5 podzielone przez 5 to 1, 2 podzielone przez 2 to też 1. I możecie zapytać, jak to się stało? Skąd wiadomo było, że musi to być 5 drugich? Wiadomo stąd, że 5 drugich to po prostu odwrotność 2 piątych. Zamieniłem miejscami licznik i mianownik i z 2 piątych otrzymałem 5 drugich a prawą stronę równania pomnożyliśmy przez 5 drugich, bo jeżeli wykonujemy jakieś działanie po jednej stronie równania, to musimy wykonać to samo działanie po drugiej stronie równania. Ponieważ to wszystko upraszcza się do jedynki, to po lewej stronie równania zostaje 1x, albo po prostu x, równa się 10 razy 5 drugich, czyli 50 drugich. Czyli x równa się 25. Inny przykład. Równanie jest takie: 14 równa się 7 trzecich b. Spróbujcie to rozwiązać. Byłoby prościej, gdyby współczynnik przy zmiennej b nie był równy 7 trzecich tylko 1, czyli po prawej stronie równania byłoby tylko b. I już wiemy, jak to zrobić, żeby było tylko b. Możemy pomnożyć obydwie strony równania przez odwrotność współczynnika przy zmiennej b. Przez odwrotność 7 trzecich. Jaka jest odwrotność 7 trzecich? Zamieniamy miejscami licznik z mianownikiem i otrzymujemy 3 siódme. I znowu, nie możemy tego działania wykonać tylko po jednej stronie równania, musimy wykonać to samo działanie po obydwu stronach równania. Po prawej stronie 3 podzielone przez 3 równe jest 1, 7 podzielone przez 7 równe jest 1. Czyli po prawej stronie mamy 1b, albo po prostu b, a po lewej stronie 3 7 razy 14. 14 możemy zapisać jako 14 pierwszych, czyli to by było 3 razy 14 podzielone przez 7 razy 1. Albo możemy podzielić licznik i mianownik przez 7, tu byłoby 2, tu byłoby 1. I mamy 3 razy 2 podzielone przez 1 razy 1, czyli 6 jeszcze jeden przykład: 1 6a równa się 2 trzecie. Jak rozwiązać to równanie ze względu na a? Podobnie jak poprzednio byłoby łatwiej, gdyby ta 1/6 była jedynką. I możemy tak zrobić mnożąc lewą stronę równania przez 6, bo 6 6 to to samo co 1. Ale żeby było jasne, że jest to odwrotność, zapiszmy 6, czyli 6 całości jako 6 pierwszych. Jeżeli to pomnożymy, to otrzymamy 1, czyli po lewej stronie mamy a, ale musimy to samo działanie wykonać również po prawej stronie równania. a równa się 2 razy 6 podzielone przez 3 razy 1, czyli 12 trzecich, albo 6 i 3, to liczby podzielne przez 3, 6. Podzielone przez 3 to 2, 3 podzielone przez 3 to 1, 2 razy 2 to 4, podzielone przez 1 razy 1, czyli a równa się 4 pierwsze, albo po prostu 4. I gotowe.